Cześć, nazywam się Damian Gąska, jestem pomocnikiem Suwalskich Wigier i dzisiaj odpowiem na Wasze pytania w ramach cyklu Pytanie Kibica. Czy przed sezonem miałeś propozycje z innych klubów i czy myślałeś, aby odejść z Wigier, jak większość zawodników to zrobiło? Miałem kilka propozycji, ale razem z najbliższymi zdecydowaliśmy, że zostanę w Suwałkach na kolejny sezon. Jak przebiega praca pod okiem nowego trenera Artura Skowronka? Byłeś ustawiany na kilku pozycjach, a na której czujesz się najlepiej? Najlepiej czuję się na pozycji ofensywnego pomocnika, aczkolwiek nie mam problemu zagrać na bokach pomocy. Praca przebiega bez zarzutów. Wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Atmosfera w szatni jest znakomita. Więc mam nadzieję, że wszystko utrzyma się tak do końca sezonu. Jaka według Ciebie jest obecna forma drużyny? No, na pewno jest bardzo dobra. Wygraliśmy 3 mecze z rzędu. Mam nadzieję, że wygramy teraz 3 kolejne u siebie na stadionie. Jak Ci się mieszka w Suwałkach? No to, tak jak mówiłem w pierwszym swoim wywiadzie, Suwałki to tak naprawdę bardzo ładne miasto, poukładane, są piękne krajobrazy, dużo jezior, więc nie mam żadnych zastrzeżeń. Jakie masz plany wobec Wigier? Na pewno główny cel to jest utrzymanie się w pierwszej lidze i chcemy to zrealizować. A co będzie dalej, zobaczymy. Czy dobra forma sprawia, że Wigry są jeszcze głębiej w Twoim sercu? Wigry Suwałki to jest mój pierwszy klub w Polsce, w piłce seniorskiej i na pewno zapamiętam go na całe życie. Zebra jest czarna w białe paski, czy biała w czarne paski? No to zależy, jak na to spojrzeć. Aczkolwiek uważam, że jest biała w czarne paski. Dokąd tuptał nocą jesz? No najlepiej jakby tuptał na Zarzecze 26, na każdy mecz Wigier. Czy kiedyś pograsz na boisku przy szkole SP2? Jeśli tak, to powiesz kiedy? Na pewno kiedyś się tam pojawię i będzie to niespodzianka. Jakie plany na przyszłość? Jeśli nie Wigry, to... Na razie skupiam się na Wigrach. Mamy cel do zrealizowania, którym jest to utrzymanie i niczym innym się na razie nie zajmuję. A co będzie, to zobaczymy po sezonie. Co sądzisz o polityce transferowej Wigier? Do drużyny przyszło dużo młodych i zdolnych zawodników, którzy w połączeniu z kilkoma doświadczonymi naprawdę tworzą fajną ekipę. I uważam, że drużyna jest bardzo dobra, z dużym potencjałem. Jak się czujesz w swoim zespole? Czy jest ktoś, za kim nie przepadasz? W zespole czuję się bardzo dobrze. Jestem tu już 3 sezon. Atmosferę mamy bardzo fajną, mimo tego, że jest dużo nowych zawodników. A czy za kimś nie przepadam? Nie, nie ma takiej osoby. No, jesteśmy jedną rodziną tak naprawdę i do każdego mamy szacunek. Lubimy się, spędzamy czas po treningach, więc nie ma takiej osoby. Wpadniesz do ZDZ Suwałki, żeby zachęcić na chodzenie na mecze. Jeśli dostaniemy zaproszenie, to oczywiście się tam pojawimy. I na pewno zachęcam wszystkich na przyjście na mecz najbliższy. Więcej niż jedno zwierzę to na przykład pieski. Ile zarabia teraz, a ile zarabiał w poprzednim sezonie Damian Gąska? To pytanie zostawimy bez komentarza. I chciałbym do następnego
odcinka, nominować naszego obrońcę bocznego Artura Bogusza. Powodzenia.